Witajcie wszyscy jeszcze raz. I będziemy wracali do naszych rozważań. Rozważamy polskich człowieków. Rozdział pierwszy, taki wstępny. No i do tej pory, tak przypominając, rozważaliśmy sobie głównie stan świadomości, znajomości Ewangelii od początku historii. Dotarliśmy obecnie do okresu reformacji i postanowiliśmy sobie troszeczkę tak się zatrzymać nad właśnie tymi różnymi sługami Bożymi z okresu reformacji, z okresu tak zwanego filadelfijskiego, który trwał od 1479 do 1874 roku. Ostatnio rozważaliśmy różne nauki, jakie są już brata Wetzela, Jana Wetzela. Użył, podał, to podanie najważniejszych spraw okresu między sługami. No i rozważyliśmy sobie takie doktryny, jak Biblia jest wyłącznym źródłem oraz regułą wiary i praktyki, że wyłącznie Jezus jest głową Kościoła, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary, że tylko prawdziwe poświęcenie są kapłanami Boga, że chleb i wino w wieczerzy Pańskiej symbolizują człowieczeństwo oraz życie Chrystusa, głowy i ciała, oddalone na śmierć za świat. Że niewybrana część ludzkiego czeka próba w przyszłości. No i ostatnio, że nadzieją Kościoła jest dziedzictwo z Chrystusem w Królestwie. A nie już teraz, tylko dopiero w przyszłości w Królestwie Bożym. I następnym pośród tych sług Bożych tego okresu był Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola. I sobie o nim troszeczkę dzisiaj powiemy. Jak się przygotowywałem, to przygotowałem sobie cztery wersje jego biografii. Chciałbym, żebyśmy przeczytali, porównali i zastanowili się nad tym, jak on jest przedstawiany i co więcej możemy powiedzieć, szczególnie w kontraście do Wetzela i jak na niego patrzeć. Tutaj mam pierwszą z tych biografii. Jest na tej stronie badacz.org, łamane przez kościół, podkreśnik, Filadelfia, podkreśnik, savonarola.html. A on jest, te informacje są zakresnięte z miesięcznika religijnego, teraźniejsza prawda, numer 479. I może przeczytać. Girolamo Savonarola urodził się w 1452 roku i był przeznaczony do kariery medycznej. W wieku 23 lat wrażenia, jakie wywarło na nim zepsucie społeczeństwa, pobudziło go do powołania religijnego. Kierowała nim gorliwość, by przyłożyć się kierą do dochodzenia rozpusty i rozwiązłości. Stał się jednym z najwspanialszych głosicieli sprawiedliwości w średniowieczu. Gdy był u szczytu popularności, tłumy czekały godzinami, by słuchać jego kazań. Jego posłannictwo było często skierowane do kleru, który ostro krytykował za jego chciwość i oddanie zewnętrznym ceremoniom zamiast wewnętrznemu życiu duszy. Zawsze opierał się na Biblii w swoich naukach. Głoszę odrodzenie Kościoła, mówił, obierając Pismo Święte za mego jedynego przewodnika. Jego specjalnym pomocnikiem w tym dziele był Fra Domenico, czyli ojciec Domenico. I teraz sekundkę, muszę zmienić element. A czy możesz kontynuować drugi akapit? Tak, tak. Już momencik. W okresie największej popularności Savonaroli, poczynając od 1494 roku, jego wpływ był niezwykły. W tym okresie nastąpiła inwazja francuskiego króla Karola VIII, wypędzenie rodu Medyceuszy z Florencji oraz ustanowienie teokratycznego rządu w mieście. Savonarola uważał się za posłańca Pana, który ma uwolnić Włochy od utrapień, reformować Kościół i spoglądał ku Chrystusowi jako głowie nowej teokracji. Chociaż nie przyjął żadnego urzędu w nowym państwie, wydawało się jednak, że był to ludu. Nieuniknioną rzeczą była zazdrość ze strony papieża. W ostatnim okresie życia Savonaroli przeciwstawiono go Aleksandrowi VI, który wezwał go do Rzymu w 1495 roku, by odpowiedział na zarzuty.
odmówił udania się tamże z racji słabego zdrowia. Zabroniono mu wygłaszać kazania, tak więc na kilka miesięcy Savonarola usunął się do swojego klasztoru. Zajął stanowisko, że papież może błądzić i od tego czasu wypowiadał się przeciwko różnym formom zepsucia papieskiego miasta, czego nie czynił uprzednio. Jego wpływ we Florencji nie słabł. Mocno zostały ograniczone przejawy popularnej sztuki i kultury, tak, iż w pewnym momencie wydawało się, że całe miasto zwróciło się ku Chrystusowi. Jednakże to było niemożliwe, by taki stan mógł nadal trwać. Wrogowie Republiki uknuli spisek, by zabić Savonarolę i przywrócić do władzy Medyceuszy. Podli zdrajcy ciskali na niego obelgi, prowadząc do podziału pomiędzy jego zwolennikami. To prześladowanie pobudziło go jedynie do tym większej gorliwości w krytykowaniu różnych form zła w Kościele, a w szczególności w papiestwie. Zagrożone zostało zaufanie, jakim darzono tę najważniejszą siedzibę chrześcijaństwa. 12 maja 1497 roku papież Aleksander VI oświadczył, iż Savonarola nie przestrzega naszych apostolskich nakazów i jest podejrzany o herezję oraz że został ekskomunikowany. Teraz Savonarola walczył o przegraną sprawę. Groźba nałożenia interdyktu na miasto przywiodła większość do przekonania, iż lepiej będzie uciszyć kaznodzieję, niż ściągnąć na siebie papieski zakaz. Podczas pozostałego mu jeszcze roku życia Savonarola był poddawany okropnym torturom z rąk tych, którzy byli służalczy w stosunku do papieskiej władzy. Razem ze swoimi wiernymi towarzyszami, Fra Domenico i Fra Silvestro, został powieszony i spalony 23 maja 1498 roku, a jego prochy zostały wrzucone do rzeki Arno. Obecnie zwiedzający Florencję wszędzie znajdują obecność Savonaroli. Wspomina się go z podziwem i miłością, co jest hołdem dla prawdy, którą niósł jako płonącą pochodnię, by poprowadzić miasto do Chrystusa. No i tutaj jest z tego artykułu. To jest zaczerpnięte z teraźniejszej prawdy, numer 479. No, dziękuję bardzo. Może najpierw o tej biografii. Co powiecie o jego biografii? Z tej wersji. Na jakiego człowieka tutaj wygląda według tej biografii? Nie wiadomo, czy on jest, można by powiedzieć, nie wiadomo, czy jest pełna rozumu, czy po prostu rzeczywiście wielki reformator. Ale w zależności, jakby spojrzeć na to. Mam wrażenie, że taka laurka jest, prawda? Mi się tak skojarzyło, tak, trochę też podobny do Lutera, nie? Nie tak z perspektywy czasu, to my tak już trochę innym wzrokiem, innym słuchem na to wszystko patrzymy. Także nam się może to tak wydawać, a w tamtych czasach, no to wiadomo, no tak jak wakacje się pisało, że to się nie podporządkowywał papieżowi, to ten albo do piasu, albo na to. No właśnie, dzisiaj kiedyś... Tego już nie, dzisiaj kiedyś... już tego nie usłyszeliśmy, bo no wiadomo, że społeczność nie pozwoliła. No ale kiedyś no to było normą dla tych, którzy się sprzeciwiali papieżowi najwyższej władzy Kościoła. Dziękuję. Ja myślę, że on był bardzo odważny, bo jednak w tamtych czasach była taka władza Kościoła mocna. Ta
każde przeciwstawienie się groziło właściwie utratą życia, nie? Albo jakimiś innymi konsekwencjami. Czyli na pewno coś nim kierowało takiego, że był w stanie się odważyć. Znaczy, moim zdaniem to jest takim no, w miarę typowym reformatorem tamtego czasu, czyli duchownym, ponieważ tamtym czasie... Jak, jeszcze raz? Konkretnie dominikaninem był. No właśnie. No w tamtym czasie nie można było być reformatorem, nie będąc w stanie duchownym. Co jeszcze? No z tym, że no, niesamowita uczciwość i no taka do bólu szczerość. No wygarniał wszystkie te fałszerstwa, wszystkie no wszystkie przywileje, którymi stan duchowny coraz bardziej, a zwłaszcza ten wyższy stan duchowny, coraz bardziej się otaczał. I on to pokazywał publicznie i wskazywał na to jako przyczynę zepsucia, czy efekt stanu zepsucia. Moim zdaniem to było najlepsze, co mógł zrobić w tamtym czasie dla sprawy pańskiej, dla chrześcijaństwa, dla wiary ludu Bożego. Jak widać, pociągnął za sobą serca podobne do niego, czyli to ewidentnie to członkowie maluczkiego statka, którzy no, nie cofali się przed niczym, i no, nic nie było w stanie ich przestraszyć, aż doszło do tego, że papież, korzystając z swojej no, władzy, zrobił to, co mógł zrobić, czyli kasował ich. To sposób no, bez wielkiej tam ulgi czy litości. Dziękuję. A czy wyłapaliście jakąś naukę, jaką by on, by Pan Bóg przez niego podał? No właśnie nie. Ja też nie wyłapałem żadnej nauki. Tylko jest tutaj, że opierał się na Biblii w swoich naukach, czyli nie na słowach tych różnych ojców Kościoła czy jakiejś tradycji, tylko cytaty z niego są ze głosu drzenie Kościoła i obierając Pismo Święte za mego jedynego przewodnika. Zobaczcie, jaka jest różnica. Przez wesela Pan Bóg podał tyle tych nauk, że rozważaliśmy to przez kilka miesięcy właściwie kolejne elementy, a tutaj właściwie tylko odrażenie duchowe. A ja mam takie pytanko, bo ostatnio właśnie z takim stwierdzeniem się spotkałam, że Biblia została zniekształcona przy przetłumaczeniu na język łaciński przez Kościół. I po prostu mi się... Nie wiem czasem, czy ci reformatorzy nie korzystali, nie mieli dostępu do oryginałów Biblii. Która się troszeczkę różniła od tej oficjalnej po łacinie. To może... No,
znali tą łacinę, tę łacinę, którą się musieli w ramach swojego, tak powiem, zawodu, życia ciężkie się tam duchownymi, musieli nauczyć tego języka łacińskiego i właśnie dlatego mieli ten dostęp do wiki. Ale każdy przykład ma to do siebie, że jest tylko przykładem. No wiem, a mieli dostęp do oryginału w języku hebrajskim, czy tam innym? Czy hebrajskim? O ile znali te języki. No właśnie. To łacina była oficjalnym językiem kościoła i to na łacinę było przetłumaczone. No właśnie, a może właśnie... Oni się uczyli łaciny jak normalnego języka. Tak, bo właśnie takie stwierdzenie się spotkałam, że przy tłumaczeniu na język łaciński pewne oryginalne zapisy zostały zniekształcone pod doktrynę Kościoła. Może się to zgadzać? Jak najbardziej. Mogę na moment? Oczywiście. Do tego, co Małgosia pytała. Małgosiu, tak, jak najbardziej Kościół, powiem, zniekształcił Biblię i też zafałszował. Ja rozmawiając z jakimś, nie wiem, chyba ksiądzem, mówiłam mu na pan, ale próbował mnie wprowadzić na dobrą drogę, że mam tytułować ksiądz. I on powiedział, że oni się biorą i opierają na tradycji, na dogmatach, na indywidualnym tłumaczeniu Biblii. Tak to jest zaznaczone w jego odpowiedzi dla mnie, bo no, poszłam trochę może ordynarnie w stosunku do niego, a w ogóle do takiej religii, ale mnie trochę zwierzył i dlatego mu tak wygarnęłam. Ale on mi powiedział, że opierają się na takich rzeczach, bo go pytałam o tą Trójcę Świętą, skąd ją wzięli, dlaczego skuzmarli i tak dalej, nie wiem skąd oni w ogóle, czym oni się posługują tak. No i powiedziałam, że byłam kiedyś katoliczką. On mi powiedział, że opierają się na swojej tradycji, która już trwa tam ileś lat, na indywidualnym tłumaczeniu Biblii, ale na której Biblii się opierają? No właśnie. Nawet bo nie wspomniał nawet o tym. No właśnie. Nie wspomniał nawet o tym, tylko powiedział innego. Nawet protestanci mają trochę zmienione pod swoje. Nie? No, bo rozmowa to się zaczęła, jak on taki artykuł, film taki puścili na YouTubie, nie wiem, bo nie widzę tego, że poczekaj, jak to było, żebym cię nie skłamała, że Biblia przecież Świadkom Jehowy, a ja od razu zaczęłam z nim dyskusję z grubej rury, przepraszam za wyrażenie, i się zapytałam, a czym wy się różnicie od Świadków Jehowy? Tak samo, tak jak na ich rękach, tak na waszych rękach jest krew niewinnych ludzi, która została przelana. No i tam po drodze historię Kościoła, historię z tego, co się dowiedziałam, tak się wywiązywało to, co ja mówię. Tam cały czas mu na pan tam leciałam, że powinnam, że ksiądz, to ja mnie tytułować, to ja tytułowałam. Pana profesora, który miał tytuł profesora, panią doktor, który miała ten tytuł pana doktora, ale pan, ja mówię, wychodzicie w sukienkach, tak jak mówię, jest to chyba jedna religia, ta, mówię, chyba jadą mi to w Rosji, są prawosławni. No, ja mówię, bo to pan, mówię, jest mężczyzną, jest, tak, jest mężczyzną jak najbardziej, ale to ksiądz. Już przestałam, bo mnie bardzo nie zaczął jeździć, jak mnie zaczęłam wyganiać, bo nie odpowiadał na zadane pytania konkretnie. No właśnie, bo tak się przepraszam, nie. No. Też mi się przypomniało. Ale powiedziałam, że my się opierają, tak. No właśnie. Też mi się przypomniało, że tam w niektórych materiałach naszych te opracowanie czy wykładów, to niektórzy wspominają, że pewne wersety się nie zgadzają ogólnie z tym. W Biblii na przykład, żeby zostały zniekształcone niektóre rzeczy. Nie, Gabryś? No, ale to tak, mam teraz dostęp do wielu, nawet w tej Biblii internetowej jest do ponad około 200 przekładów Biblii, z których regularnie korzystam i widać, że nie ma idealnego przekładu. Nie ma. I trzeba korzystać z wielu, żeby zobaczyć, jakie tam myśli mogą być i które są bliższe
temu, co tam właściwie. Ale ten, ten... Jak mamy teraz dostęp do tych konkordancji, Stronga, Younga, Gedeniusa, no to można tego patrzeć lepiej. To ten, te Stronga i te, te słownie, one są oparte na oryginałach chyba, nie? Tak mi się wydaje. No, o tyle, o ile. Też, też czasami no, no. Wie jak powinno być, ale też czasami wcale nie dobrze tłumaczy. No właśnie, tak, że no. My nie dysponujemy takimi 100% oryginałami, nie? No. Na tyle przekładów Małgosiu, to zawsze gdzieś po drodze coś umknęło, coś zostało przestawione i przeinaczone. Raz no może być świadomie, innym razem nieświadomie, ale w każdym bądź razie czystego oryginału to nikt chyba nie ma, nie czytał. Tylko, no, bardzo dobre są te kody gramatyczne wydawnictwa Bokato, Libra Studanica. My to mamy dostępne, ale i tam nie wszystkie rzeczy są dobrze przetłumaczone, mimo wszystko. Ale no, jest jeden z najlepszych tych przykładów. No, no. Znaczy ja myślę, że to, co Gosia poruszyła, to chodzi o to, że w wyniku działania kontrreformacji Kościół katolicki, rzymskokatolicki do tej Biblii dodał te księgi apokryficzne jako wtórno-kanoniczne. I te księgi takie jak ta księga Tyracha, Barucha, księga... Tobita, inne tam takie. No, różne. Tak. No, one zostały... I tam, że oni mają bodajże 72 księgi, gdzie protestancka Biblia, no, oryginał, ma 66 ksiąg. A w związku z tym, a dlaczego to zrobili? No między innymi zrobili to dlatego, że w tych 66 księgach nie mogli znaleźć żadnego argumentu na myśl, żeby modlić się za dusze zmarłych. A w księdze Machabejskiej, nie. Bo w jednej z tych ksiąg, które były apokryficzne, ale stały się wtórno-kanoniczne, jest myśl, że jakiś tam król izraelski składał ofiary za dusze tych poległych żołnierzy. Z tym, że to nie była księga biblijna, ale no, podpięli ją, że już była. No i dzięki temu w niej właśnie znaleźli myśl, że no, jest myślą biblijną, żeby składać ofiary za dusze zmarłych. O. No, czyli tak no, po prostu wychodzi, że kościoły no, tak, manipulowały, no, nie? To znaczy, to nie przyszło tak z niczego. Wiele wierszy zostało w różny sposób tam naciągnięte, chociażby ten wiersz z Ewangelii Jana, który mówi o trzech świadkach, którzy świadczą na niebie. No, tak? No właśnie, tak. Które miały potwierdzać Trójcę. Z tym, że to akurat łatwo wyeliminować, dlatego że żadna Biblia sprzed okresu, właściwie starsza niż XV wiek, znaczy, no tak, starsza niż w XV wieku, czyli tam XIV-XIII, nie ma tych myśli w swojej zawartości. No właśnie. A więc łatwo wyeliminować te rzeczy, które zostały dodane. I w zasadzie w obecnym czasie wszyscy badacze, którzy powołują się na oryginały, na greckie zapiski, raczej nie biorą nawet pod uwagę tego jako dowodu. Także w obecnym czasie nawet trynitarze
przestali posługiwać się tym wierszem jako koronny dowód na istnienie Trójcy. No dokładnie. Także Pan ma sposoby na to, żeby oczyścić te zanieczyszczenia, które się w tym jedynie tak zostały. No właśnie. Dziękuję. W tym miejscu tą myśl tutaj jest wystarczająco jasna. Możemy przejść, bo jeszcze mam dosyć dużo tego pytania. Halo? No to dobrze. To przejdziemy do drugiej biografii, która nie jest taką laurką, nie jest tak pochlebna. To jest Wikipedia, angielska Wikipedia. To obszerniejsza jest. Ja tutaj potłumaczę ją. Girolamo Savonarola urodzony 21 września 1652 rok, zmarły 23 maja 1698. Był on włoskim zakonnikiem dominikańskim z Ferrary i głosicielem aktywnym w renesansowej Florencji. Był on znany ze względu na swoje przepowiednie o ziemskiej fale, o fale takiej cywilnej, zniszczenie świeckiej sztuki i kultury i jego odezwy o chrześcijańskie odnowienia. On objawiał klerykalną korupcję, czyli zniszczenie ze sztucie, despotyczne władzy i wyciskanie wiedzy, takie gnębienie biedy. Prorokował nadejście biblijnego potopu i że nowy Cyrus nadejdzie z północy, który zreformuje Kościół. We wrześniu 1494 roku, kiedy król Karol VIII z Francji najechał Włochy i zagroził Florencji, takie przepowiednie wyglądały na byciu na kraju wypełnienia się. Kiedy Savonarola interweniował u króla francuskiego, florentyńczycy wyrzucili rządzących tych właśnie domów medycyjskich i ze względu na nakłanianie tego ojca, tego zakonnika, ustanowili popularną republikę, taką powszechną republikę. Oświadczając, że Florencja będzie nowym Jeruzalem, światowym centrum chrześcijaństwa, a także bogatszym, bardziej potężnym i bardziej chwalebnym niż kiedykolwiek, on założył, znaczy rozpoczął ekstremalnie purytanistyczną, czyli chrześcijańską kampanię, wołając do aktywnej pomocy młodzież Florencji. W 1492 roku, kiedy Florencja nie zgodziła się na przyjście do Świętej Ligi z papieżem Aleksandrem VI przeciwko Francji, Watykan wezwał Savonarolę do grzechu. On się sprzeciwił i w dalszym ciągu sprzeciwiał się papieżowi poprzez głoszenie pod zakazem, podkreślając swoją kampanię o reformę z protestami, stosami próżności tak zwanymi i takimi stosami, na którym palono różne rzeczy świeckie, typu książki, typu takie ubrania ładne, typu różne inne rzeczy, takie, które tam te świeckie rzeczy. A także poprzez pobożne teatralności, takie teatralne pobożne. W odwecie papież go ekskomunikował w maju 1497 roku i zagroził, że umieści Florencję pod interdyktem. Próba ognia zaproponowana przez rywala, tego florenckiego kaznodziei, w kwietniu 1497 roku, żeby przetestować, wypróbować boski na mandat dla Savonaroli, zakończyła się fiaskiem i opinia ogółu odwróciła się przeciw Savonaroli.
Savonarola i jego dwóch... To w ogóle jest bardzo dziwne, ale o tym później. Savonarola i jego dwóch, popierających go dwóch ojców byli zakonników, zostało uwięzionych. 23 maja 1498 roku kościelne i cywilne autorytety, te władze, skazały, powiesiły i spaliły trzech zakonników na głównym placu Florencji. Zobaczcie, zaraz w rok czasu powstało taki szczyt, a później zostali spaleni. Wierni Savonaroli, tak zwani Piagiolini, wydaje mi się, że tyści, podtrzymywali jego sprawę o republikańskiej wolności i religijnych reformach, wywoł przez ciąg dalszy następnego wieku, chociaż z domu medycyńskiego zostali przywróceni do władzy w 1512 roku przy pomocy papieństwa. Ostatecznie w pewnym momencie zniszczyli ten ruch. Niektórzy protestanci uważają Savonarolę, że jest bardzo ważnym prekursorem reformacji. No i tutaj jest jego taki większy rodowód teraz, ale muszę zmienić element na te wysilania. A ci może przeczytać to Arnier? Mhm. Savonarola urodził się 21 września 1452 roku w Ferrara. No właśnie gdzieś tam, Niccolò de Michel Elena. Jego ojciec Niccolò był urodzony w Ferrara w rodzinie, która się wywodziła z Pałdy. Jego matka Elena wywodziła się z rodu Bonacossi z Matury. Ona i Niccolò mieli 7 dzieci, z których Girolamo był trzecim. Jego dziadek, Michel Savonarola, był lekarzem uznanym i pełnym takich sukcesów, który zajmował się edukacją, przecież nadzorował edukację Savonaroli. Rodzina była dość bogata. Z praktyki medycznej Michela. Mogę na razie. Dobrze. Po śmierci swojego dziadka w 1668 roku Savonarola być może poszedł do publicznej szkoły, którą prowadził Battista Guarino, ten Guarino de Verona, gdzie on być może otrzymał swoje wprowadzenie do klasyki, a także do poezji i pism Petrarki, ojca humanizmu renesansowego. Zdobył stopień naukowy w sztukach na Uniwersytecie w Ferrarze. Przygotował się do rozpoczęcia szkoły medycznej, idąc w ślady swojego dziadka. W jakimś jednak punkcie porzucił swoje cele kariery, takie intencje dotyczące kariery. W swoich wczesnych wierszach wyrażał swoje zainteresowanie stanem Kościoła i świata. Zaczął pisać poezję o takim kręcie apokaliptycznym. W tym szczególnie takie warte zauważenia są odnośnie zniszczenia świata, albo ruiny świata z 1472 i odnośnie ruiny kościoła, zniszczenia kościoła w 1475, w którym on szczególnie wytknął, wskazał na papieski dwór w Rzymie za specjalne tutaj nieprawości.
Mniej więcej w tym samym czasie wygląda na to, że zaczął myśleć o życiu w religii. Jak później powiedział swojemu biografowi, kazanie, które usłyszał od głosiciela w Paenzie, przekonało go, żeby porzucił świat. Większość jego biografów odrzuca albo ignoruje zdanie jego młodszego brata i naśladowcy Maurelio, który później był zwany ojcem Mauro, że w swoich młodych latach Girolamo został odrzucony przez tego sąsiada, Laudomia Strozzi, do której prawdopodobnie jakaś to była kobieta, prawdopodobnie, której proponował małżeństwo. Czy to było prawdą, czy też nie? W liście, który napisał do swojego ojca, kiedy on porzucił dom, żeby dołączyć do zakonu dominikanów, wzmiankuje on, zostawia pewne wzmianki, takie ślady, że jest dręczony pokusami ciała. Jest także historia, że w wigilię jego odejścia on śnił o tym, że został oczyszczony z takich myśli i przez prysznic mroźnej wody, który przygotował go do ascetycznego życia. W niedokończonym traktacie, jaki pozostawił, który później został nazwany De Contemptu Mundi, czyli zainteresowanie światem, takie rozmyślanie nad światem, on proponuje czytelnikom, żeby odlecieli z tego świata przeteczeństwa, sodomii, morderstwa i zazdrości. 25 kwietnia 1985 roku Savonarola udał się do Bolonii, gdzie zapukał do drzwi zakonu San Domenico z zakonu tych właśnie ojców głosicieli i poprosił, żeby został przyjęty. Jak powiedział swojemu ojcu w pożegnalnym liście, chciał się stać rycerzem Chrystusa. Właśnie byś mógł kontynuować przez chwilę. To jest ten friar. Zakonnik. Paragraf friar. Krzyż. Zakonnik. W klasztorze Savonarola przyjął ślub posłuszeństwa właściwy do jego jakiegoś, tak się zastanawiam, jak to przetłumaczyć, porządku czy też ładu. I po latach był namaszczony na księdza. On studiował Pismo Święte, logikę, arystotelejską filozofię i teologię... To mistyczną, dobra, mistyczną, mogę w dominikańskim studium, tak? Tak, dobrze. Praktykował głoszenie swoim kolegom zakonnikom i włączał się w dyskusję, w te takie rozważania. Następnie jak to się mówi, przeszedł na wyższy stopień, w stopniu teologicznym, żeby przygotować się na zaawansowane stopnie, że tak powiem. No, tak jakby z licencjatu do magisterki, powiedzmy, ale nie do końca. Mimo że trwał w pisaniu dzieł takich pobożnych, pobożnościowych i żeby pogłębiać swoje duchowe życie, to był on otwarcie krytyczny odnośnie tego, co on postrzegał jako upadek w surowości tego zakonu. W 1990 roku jego studia zostały zakłócone, kiedy został wysłany do takiej placówki dominikańskiej w
Święty Marii od Anioł w Ferrarze, gdzie służył jako, jako taki asystujący pan tych nowicjuszy. To zadanie być może było zwykłą tymczasową przerwą z rutyny akademickiej, ale w przypadku Savonaroli było punktem zwrotnym. Jednym z wyjaśnień jest to, że on kogoś obraził, że on stał się obcy, obraził któregoś ze swoich zwierzchników, a być może szczególnie ojca Vincenzo Bandelliego albo Bandello, który był profesorem w tym studium i przyszłym tym głównym zakonu dominikanów, któremu nie podobała się ta opozycja, to bycie przeciwnym przez młodego mnicha, żeby modyfikować stary tego zakonu przeciwko własności prywatne, posiadanie jakiejś posiadłości. W 1482 roku, zamiast powrócić do Bolonii, żeby podjąć te studia, Savonarola został zatrudniony jako nauczyciel w zakonie świętego Marka we Florencji. Tym sam Marko, świętym Marku, Savonarola nauczał logiki nowicjuszy. Pisał takie podręczniki instrukcyjne, instrukcje dosłownie, odnośnie etyki, logiki, filozofii oraz rządu. Komponował tę pracę dotyczące poświęcenia tego pobożności i przygotowywał swoje kazania dla lokalnych zborów. Jak zapisał w swoich notatkach, jego głoszenie wcale nie było sukcesem, nie miało sukcesu. Florentyńczycy byli odrzuceni przez jego odsobrzmiącą mowę ferraryjską, jego surowy głos, i a szczególnie dla tych, którzy cenili sobie humanistyczną retorykę, jego nieelegancki styl. Asia, jakbyś mogła kontynuować ten ostatni akapit, podczas gdy czekał na przyjaciela. Podczas gdy on czekał na przyjaciela w zakonie w San Giorgio, studiował pismo, kiedy nagle został ostrzegany przez siedem głównych powodów, dlaczego Kościół miał być zrugowany i odnowiony. On to odniósł do apokaliptycznych, przepraszam, polskiego słowa pisowego, do apokaliptycznych tematów w San Gimignano, gdzie on pojechał jako głosiciel lentyński w 1485 roku i następnie w 1486, ale rok później, kiedy on opuścił San Franco jako nowy naznaczony, nic nie powiedział o jego jakichś objawieniach San Giorgio we Florencji. Dziękuję bardzo. Głosiciel. Przez kilka następnych lat Savonarola żył jako taki pomocniczy głosiciel z poselstwem pokuty i reformy w miastach oraz w zakonach północnych Włoszech. Tak jak jego listy do matki oraz jego pisma pokazują, jego pewność siebie i poczucie misji wzrastało wraz z jego rosnącą reputacją. W 1490 roku znowu został przeniesiony do San Marco. Wygląda na to, że było to spowodowane inicjatywą humanistycznego księcia filozofa Giovanni Pico della Mirandola, który usłyszał o Savonaroli w formalnej
formalnej dyskusji, kłótni z Reggio Emilią i był pod wrażeniem jego uczoności i pobożności. Pico miał kłopoty z kościołem ze względu na swoje nieortodoksyjne idee filozoficzne. To jest słynny 900 test. I żył pod ochroną Lorenzo Wspaniałego, Lorenzo de Magnifici, tego z rodu medycyjskiego, czyli takiego de facto władcy Florencji. Posiadanie Sovonarola obok siebie jako duchowego doradcy, on przekonał Lorenzo, że ten zakonnik będzie przyniesie prestiż zakonowi San Marco i jego medycyjskim patronom. Po pewnym opóźnieniem, najwyraźniej ze względu na przeszkody ze strony jego poprzedniego profesora, tego właśnie ojca Vincenzo Bandieriego, teraz przełożonego generalnego tego zakonu, Lorenzo udało się przyprowadzić Savonarolę z powrotem do Florencji, gdzie przyjechał w maju albo czerwcu tego roku. Prorok. Savonarola głosił odnośnie pierwszego Istriana i odnośnie Księgi Objawienia, przywodząc, interesując tak wielkie tłumy, że wreszcie przeniósł się do katedry. Tu się nie mogli pomieścić. Bez wskazywania imion on czynił takie aluzje, które były wycelowane w tyranów, którzy uzurpowali sobie wolność ludu. I on ostro krytykował jego towarzyszy, ich wspólników, to jest bogatych i potężnych, którzy nie dbali o i wykorzystywali nadmiernie biednych. Narzekając na złe życie skorumpowanego kleru, on teraz zaczął wołać o pokutę i odnowę, zanim nadejdzie boska kara. Ci, którzy narzekali na to, odrzucali go jako zbyt ekscytującego się gorliwca i głosiciela desperacji. I chwili tak marszczyli nosy na jego wzrastającą bandę popleczników, nazywając ich piadzioniniami, czyli tymi płaczącymi albo płaczkami. To było epitetem, który oni przyswoili sobie. W 1492 roku Savonarola ostrzegł, że miecz pana nad ziemią przyjdzie nad ziemię szybko i niedługo. I przewidział wielkie, straszliwe uciski na Rzym. Około 1493 roku, które to kazanie nie przetrwały, zaczął prorokować, że nowy Cyrus przychodzi przez góry, żeby rozpocząć odnowę kościoła. Aż jakbyś mogła kontynuować przez chwilę. We wrześniu 1494. Drugi akapit, proszę. We wrześniu 1494 roku król Francji Karol VIII przekroczył Alpy ze swoją armią, rzucając Włochy w polityczny chaos. Wielu, którzy widziało przybycie króla Karola, wielu widziało przybycie króla Karola jako dowód takiego prezentu, czy też podarunku, daru raczej, proroctwa Savonaroli. Karol jednakże posuwał się w głąb Florencji,
Zajmując te twierdze tuskańskie i grożąc karaniem miast za odrzucanie popierania jego wyprawy. W miarę jak populacja, czyli ludność, zajmowała ulicę, żeby wyrzucić Piero nieszczęśliwego, Lorenzo, syna Lorenzo de Medici i jego dziedzica, Savonarola prowadził delegację do obozu króla francuskiego mniej więcej w połowie listopada 1494 roku. On naciskał na Charlesa, żeby oszczędził Florencję i dołączył do niego w przyjęciu naznaczonej mu przez Boga roli jako reformatora kościoła. Po krótkiej, ale intensywnej okupacji miasta i kolejnej interwencji ojca Girolamo, a także obietnicy dużego datku, Francuz podjął dalej swoją podróż na południe 28 listopada 1494 roku. Savonarola oświadczył w związku z tym, że przez odpowiedź na jego odezwę do pokuty Florentyńczycy zaczęli budować nową Arkę Noego, która ocaliła ich od wód boskiego potopu. Jeszcze bardziej sensacyjna było poselstwo w jego kazaniu z 10 grudnia, które brzmiało tak. Oświadczam tą dobrą nowinę miastu, że Florencja będzie jeszcze wspanialsza, jeszcze bogatsza, jeszcze potężniejsza niż ona kiedykolwiek była. Pierwszą, chwalebną w oczach Bożych, a także w oczach ludzkości. I ty, o Florencjo, będziesz reformacją całych Włoszech. I od ciebie odnowienie nadejdzie i rozejdzie się wszędzie z powodu, ponieważ jest to pierwotna z Włoch. Twoje reformy, twoje dorady zreformują wszystkich przez światło i łaskę, jaką Bóg ci da. Po drugie, o Florencjo, będziesz miała niezliczone bogactwa, a Bóg pomnoży wszystkie rzeczy dla ciebie. Po trzecie, rozszerzysz swoje imperium i dzięki temu będziesz miała władzę tymczasową, doczesną i duchową. Bardzo ciekawe te słowa. Te niesamowite gwarancje mogły być aluzją do tradycyjnego patriotycznego mitu Florencji jako nowego Rzymu, którą Savonarola mógł spotkać w swoim czytaniu o historii Florencji. W jakimkolwiek przypadku zawierało to w sobie zarówno władzę doczesną, jak i duchowe przywództwo. Aż jakbyś mogła kontynuować ten akapit reformator. Za poradą Savonaroli i jego wsparciem jako nie obywatela i kleryka był nieczytelny dla jego, żeby sprawować jego urząd. Polityczna Savonarolska część nazwana Frateschi przyjęła kształt i była sterowana przez program zakonnika aż do jakichś tam ustaleń. Oligarchowie w większości szli na kompromis przez ich najbardziej skorumpowani oligarchowie swoją służbą dla medyków zostali wyrzucani z urzędu. Nowa konstytucja, która została wprowadzona przez klasę rzemieślniczą, otworzyła pomniejsze urzędy cywilne dla wyboru przez
do tego, żeby być wybranym w wyborach. I udostępniła każdemu obywatelowi, temu mieszkańcowi miasta, dobre stanowisko z prawem do głosu w nowym parlamencie, czyli de Consiglio Mariole, albo Wielkiej Radzie, w takim zgromadzeniu powszechnym. W wyniku nakłaniania tego Savonaroli rząd Frateschi po miesiącach debaty przeszło takie prawo do apelacji, żeby ukrócić praktykę, długotrwałą praktykę używania wypędzenia i kary śmierci jako bronie w walkach frakcyjnych. To jest bardzo ciekawe, że prawo do apelacji właśnie wtedy zostało do tego, że można apelować o ponowne proces. Savonarola ogłosił nową erę uniwersalnego pokoju. 13 stycznia 1495 roku on głosił swoje wielkie kazanie renowacyjne, odnowieniowe, wielkiemu tłumowi w katedrze. Wspominając, że on rozpoczął prorokowanie we Florencji 4 lata wcześniej. Chociaż boskie światło przyszło do niego mniej niż 15, może 20 lat temu. Stwierdził obecnie, że przewidział śmierci Lorenza de Medico i papieża Innocentego VIII w 1492 roku i przyjście miecza do Włoch, tej właśnie inwazji króla Karola z Francji. Że jak on przewidział, Bóg wybrał Florencję, to właśnie Romalickie Włoch, za swoją ulubioną i on powtarzał, że jeżeli miasto będzie trwało w dziedzinie pokusy i rozpocznie pracę od nowy, no to będzie miało bogactwa, chwałę i władzę. Aś jakbyś mogła kontynuować, jeśli Florentyńczycy. Jeśli Florentyńczycy mieli jakąkolwiek wątpliwość, że obietnica światowej władzy i chwały miała boską sankcję, Savonarola naciskał, że to w kazaniu z 1 kwietnia 1495 roku, w którym on opisał jego mistyczną dziewicy Maryi w niebie. W niebiańskim tronie Savonarola przedstawia świętą matkę jako koronę zrobioną przez florentyjskich ludzi i przyciska, żeby ujawnić ich przyszłość. Dziękuję. Maria ostrzega, że droga będzie ciężka zarówno dla miasta, jak i dla niego, ale obiecuje mu, że Bóg wypełni swoje obietnice, że Florencja będzie wspanialsza, potężniejsza i bogatsza niż kiedykolwiek, rozciągając swe skrzydła dalej niż ktokolwiek może sobie wyobrazić, że ona i jej niebiańskie zastępy obronią miasto przeciw jego wrogom i będzie wspierać jego sojusz z Francją, że Nowe Jeruzalem, które jest Florencją, że w Nowym Jeruzalem, które jest Florencją, pokój i jedność zapanuje. Bazując na takich wizjach, Savonarola promował teokrację i zadeklarował, oświadczył, że Chrystus jest królem Florencji. Widział świętą sztukę jako narzędzie do promowania tego na cały świat. I w związku z tym był tylko skierowany przeciwnie, tylko oponował świeckiej sztuce, którą widział jako bezwartościową i potencjalnie szkodliwą. Zwiedzeni liberalnymi i zwiedzeni przez wyzwolenie i te obietnice prorocze, Florentyjczycy podjęli kampanię Savonaroli, żeby wyczyścić miasto z tego brudu, tego niszczenia. Po jego powtarzanym
powtarzanych naciskach. Nowe prawa zostały wydane przeciwko sodomii, które dotyczyły zarówno męskich, jak i żeńskich relacji jednopłciowych, przestępstwu publicznemu, pijaństwu i innym grzechom moralnym, podczas gdy jego pułkownik, ojciec Sylwester Maruski, zorganizował chłopców i młodych mężczyzn, żeby patrolowali ulicę, żeby przycinali, żeby tam reagowali na niemoralne ubiory i zachowanie. Przez pewien czas papież Aleksander VI, który był papieżem w latach 1492-1503, tolerował te występy Girolamo przeciwko, te ataki Girolamo przeciwko Kościołowi, ale został popchnięty do gniewu, kiedy Florencja nie zgodziła się, żeby wejść w jego świętą ligę przeciw najeźdźcy francuskiego i zrzucił na stan pana rolę, to na wpływ pana roli, taki niedobry. Nastąpiła zmiana listów między papieżem i tym właśnie zakonnikiem, która zakończyła się w impasie, który Savonarola próbował przerywać przez wysłanie papieżowi małej książeczki, która była takim podsumowaniem jego proroczej kariery i opisem jego bardziej dramatycznych wizji. Było to kompendium objawień, czyli samą dramatyzacja, która była jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najbardziej popularnych z jego pism. Jakbyś mogła, Asiu, kontynuować? Papież nie był... Nie był udobruchany. Papież nie był udobruchany. On wzywał mnicha, żeby pojawił się przed nim w Rzymie. I kiedy Savonarola odmówił, tłumacząc się kiepskim zdrowiem i przyznając, że on obawiał się bycia zaatakowanym w trakcie podróży, Aleksander zabronił jemu dalszego głoszenia. Przez kilka miesięcy Savonarola słuchał się tego, ale kiedy zobaczył jego wpływ, który się że ucieka, że jego wpływ uchwała, wróciły się papieżowi i podjął swoje kazania, które stały się bardziej gwałtowne w stronie. On nie tylko atakował sekretnych wrogów w domu, który właściwie podejrzewał, że to właśnie po stronnictwie z kurią papieską, a także potępiał tych zwykłych, albo takich prostych chrześcijan, którzy byli zdolni, żeby odpowiedzieć na jego wezwania. On udramatyczniał swoją moralną kampanię specjalnymi mszami dla młodych, procesjami, tymi właśnie stosami próżności i religijnym teatrem San Marco. On i jego bliski przyjaciel, humanistyczny poeta Milano Beniventi, komponowali takie pieśni laudania i inne pobożne pieśni na procesje karnawałowe w 1496-1478 roku, następując takie prośne karnawałowe przyśpiewki tej ery Lorenzo de Benedetto. One wciąż były kopiowane i wykonywane po jego śmierci wraz z innymi pieśniami skomponowanymi przez Piaggiolini w jego pamięci, które by chcieli. Ta była liczba ich zachwała. Tak w ekskomunikacie śmierci. 12 maja 1697 roku papież Aleksander VI ekskomunikował Savonarolę i zagroził Florentyńczykom interdyktem, jeżeli będą oni uporczywie trwali w broni Noga. Po
po opuszczeniu kościoła jako niewolnicy, sobą na rolę został ekskomunikowany za herezję i właśnie i bunt. 18 marca 1498 roku po wielu debatach i całym nacisku ze strony zamartwiającego się Rzymu, Jean Savonarola odstąpił od publicznego głoszenia. Pod naciskiem komunikacji skomponował swoje duchowe arcydzieło Krzyż Krzyża, które jest celebracją zwycięstwa krzyża nad grzechem i śmiercią i zastanawiał się, co to właściwie znaczy bycie chrześcijaninem. Podsumował w teologicznych notach miłości, tej właśnie caritas, miłości, w miłowaniu swych bliźnich, chrześcijanie mieli powrócić do miłości, którą otrzymali od swojego Stwórcy i Zbawiciela. Savonarola zmiankował też zrobił takie podteksty odnośnie wykonywania cudów, żeby udowodnić jego swoją boską misję. Ale kiedy rywal tego franciszkański głosiciel, będący jego rywalem, zaproponował, żeby zbadać tą misję poprzez przejście przez ogień, stracił on kontrolę nad bliższym wykładem, ten właśnie Savonarola. Bez konsultacji z nim jego współwspólnik, ojciec Domenico di Pescia, zaoferował siebie samego jako zastępcę i Savonarola czuł, że nie stać go na to, żeby odmówić. Pierwsza próba ognia we Florencji od ponad 400 lat została wyznaczona na 7 kwietnia. Słów wypełnił plac centralny. Ciekawy, żeby zobaczyć, czy Bóg zainterweniuje. A jeżeli tak, to po której stronie? My z nerwowi uczestnicy i ich delegacje opóźniali start tego właśnie tej próby godzinami. Nagły deszcz zmoczył widzów i urzędnicy rządowi zachowali te obchody. Tłum rozszedł się gniewnie. Ciężar dowodu był na Savonaroli i on został oskarżony o fiasko. Tłum zaatakował zakon San Marco. Ojciec Girolamo, ojciec Domenico i ojciec Silvestro Maruski byli zaresztowani i uwięzieni. Pod naciskiem tortury Savonarola przyznał się, że wymyślił swoje proroctwo i odrzucił to, że tak nie było, a później znowu się do tego przyznał. W swojej celi więziennej w wieży pałacu gubernatora skomponował medytację odnośnie stanu 51 oraz 31. W ramach 23 maja 1498 roku trzej zakonnicy byli wyprowadzeni na główny plac, gdzie przed Trybunałem Wysokich Kleryków i Urzędników Państwowych zostali oni oskarżeni, że są heretykami, schizmatykami i skazani na śmierć za to. Został pozbawiony szat dominikańskich w rytualnej degradacji. Oni ubrali go założyli szafot w ich białe stroje. Każdy na oddzielnej kamienicy. Oni zostali powieszeni podczas, gdzie ognie zostały pod nim zapalone, żeby strawiły ich ciała. Żeby zapobiec, żeby jego ich uczniowie szukali za relikwiami po nich, ich trupy zostały odwiezione i rozproszone w Arno, w tych takich rzeczach, które tam było. I by się mogła kontynuować, aftermath. Czyli to, co później.
Następstwa, czyli przeciwstawiając się cenzurze i wygnaniu, ci zakonnicy z San Marco rozwijali kult trzech martyrs. Nie wiem, co to jest martyrs. Męczenników. I uważali, że Savonarola jako zachowującego wiele z jego takich kazań i pism, i oni pomogli utrzymać jego polityczny, jak i religijne pomysły żywymi. Dziękuję. Powrót medyków, tych dom medycyjskiego w 1512 roku zakończył republikę inspirowaną przez Savonarolę i wzbudził nacisk przeciw temu ruchowi. Chociaż obaj byli na krótko wskrzeszeni w 1527 roku, kiedy po raz kolejny dom medycyjski został wyrzucony. W 1530 roku papież Klement VII w Wilniu de Medici przy pomocy żołnierzy Świętego Imperium Rzymskiego przywrócił władzę Medycyjczyków i Florencja stała się dziedziczną kastę takim. Uczniowie, którzy święceni do Savonaroli, Piaggio Nini, zostali uciszeni. Zaczęto na nich polować, byli torturowani. Gabryś, nie słychać cię. Nie słychać. Bezbronnymi, to oni nie mogliby siłą wymusić swoje konstytucje przez długi czas. Jak to stało się za naszych czasach ojcu Girolamo Savonaroli, który został zrujnowany swoim nowym porządkiem rzeczy natychmiast po tym, gdy tłumy wierzące w niego przestały to czynić. I on nie miał żadnych środków, żeby utrzymać spokój wśród tych, którzy wierzyli, albo uczynić niewierzących wierzącymi. Panie z tego czytamy. Religijne idee savonarolińskie znalazły swoje przyjęcie w innych miejscach. W Niemczech i w Szwajcarii, u wczesnych reformatorów protestanckich, a szczególnie u samego Marcina Lutra, gdy oni czytali niektóre z pism tego właśnie zakonnika, i wychwalali go jako jako męczennika i tego, kto przed nimi biegł, którego idee odnośnie wiary i łaski uprzedzały własną doktrynę Lutra o usłyszenie tylko przez wiarę. We Francji wiele z jego fraz było przetłumaczonych i opublikowanych i Savonarola stał się uważany za prekursora ewangelicznej albo hugenotskiej reformy. W zakonie dominikańskim Savonarola został ponownie spakowany, że tak powiem, przyjęty jako nieszkodliwa
całkowicie poświęcona, taka dewocjonalna osobistość. Cytat: ewoluujący obraz kontrreformacji takiego świętego poprzednika kontrreformacji. I tym życzliwym i nie ten życzliwy i nie zagrażający niezagrażającym przebraniu i pamięć o nim żyła nadal. Filip Neri, założyciel oratorianów, florentyjczyk, który był wyedukowany przez dominikanów San Marco, również bronił pamięci Savonaroli. No i tutaj są dalsze części, ale myślę, że to już nas troszeczkę mniej obchodzi. I co myślicie o tej wersji jego biografii? Jak jego postać tutaj jest pokazana? Znaczy, tak słuchałem tego, ja nie wszystko słyszałem, nie wszystko rozumiałem, co tam. No ale z tego, co rozumiałem, co słyszałem, to mam wrażenie takie, że znaczna część tej historii jest bardzo mocno zdeformowana. I to mam wrażenie, że celowo, to tak jak życiorys brata Russella jest celowo deformowany w takiej przestrzeni, w narracji publicznej, żeby go ośmieszyć, że w zasadzie to nie wiadomo, o co mu chodziło, że to jakiś dziwak i miał jakieś tam opętania pewno i jednak mam wrażenie, że... Jak? Fanatyk, tak. Fanatyk religijny z jakimiś wizjami dziwnymi, który w ogóle tutaj... dziwne rzeczy głosił. No ale to taki tak generalnie członków kościoła się w taki sposób w narracji publicznej pokazuje, bo kim są ci członkowie kościoła? No przecież Jezus im powiedział, że jeżeli mnie za Belzebuba uważali, to co was będą uważali za kogoś lepszego? To chyba, że nie będziecie moimi, to wtedy tak, ale jeżeli będziecie szli moją drogą, to na pewno was do nikogo lepszego nie będą uważali. No i ta narracja, która tam jest mu przypisywana, no to w zasadzie się zgadza z tym, co nasz Pan powiedział, że jeżeli się wybierzecie, no a on był jednak prekursorem jakiejś reformy, no bo to jeszcze przed lutrem było, no to do lutra tam już niewiele brakowało, ale to jeszcze kilkanaście lat mu zostało od jego śmierci do lutra. No i no cóż, mam wrażenie, że w ogóle w tamtym czasie, że zdarzali się tacy ludzie jak on, to tylko świadczyło o ich po prostu niesamowitej odwadze. Wręcz nieludzkiej odwagi. Dziękuję. O, no, dziękuję. Jak to jeszcze? Jakie macie wrażenia? Jeszcze. Bo na pewno miał pewne takie wizje, które no, z naszego punktu widzenia wcale one niekoniecznie muszą być rozsądne. Ale no. Ale on nie znał wielu tych praw. Żył zupełnie jeszcze przed czasem, kiedy te prawdy były objawiane. Było głębokie średniowiecze jeszcze przed czasem tej reformacji lutra. Jestem, znaczy mam takie wrażenie, że to jest ten okres działania tych kruków, które tam karmiły tego Eliasza, nie? Czyli że tutaj to ta działalność tych członków kościoła
które gdzieś tam jakieś fragmenciki tylko zdobywali, a to jakieś poparcie jakiegoś kogoś mocnego, kto nie zgadzał się z tą pełniowładzą papiestwa, albo tam w różny inny sposób, ale no to był ten czas. Dziękuję. Nie? Dobrze. W tym miejscu właśnie wydaje mi się, że to było tak bardzo z takiego katolickiego punktu widzenia przedstawione. No ale mówię, no nie chciałem, żebyśmy mieli jednostronną tą relację, więc mówię, taką byśmy wzięli, taką byśmy wzięli. I mam jeszcze dwie, ale trochę widzę, że nam troszeczkę czasu brakuje. Więc to może tylko częściowo byśmy wzięli. Ona jest, ta jest z portalu historia.org.pl. Historia.org.pl. Mamy przez 2013, przez 01, przez 25, przez Savonarola, myślnik szaleniec, myślnik 3, myślnik reformator. I taki jest właśnie tytuł artykułu. Savonarola, szaleniec czy reformator. Girolamo Savonarola przez niektórych uznawany za wielkiego reformatora, a przez innych za szaleńca, który przyczynił się do wypędzania Medyceuszy z Florencji. Współcześnie dominuje ten drugi wizerunek, jednak chyba on oparcie w historii. No i tutaj przejdę trochę, bo to się troszeczkę powtarza. Tam jest z jego młodych lat, że ani jego wiedza, ani twarz pełna ekspresji nie mogły zrównoważyć słabego, skrzypliwego głosu, fałszywej intonacji, nieumiejętnej gestykulacji ciężkiego stylu. W dodatku jego ferraryjski dialekt zraził uszy florentyjczyków. Sprawił całkowicie oczekiwanie zarówno żonnych, sensacji mieszkańców Florencji, jak i swoich przełożonych. Jego publiczność topniała z dnia na dzień. Zdarzało się w końcu, że w kościele pozostawało nie więcej niż 25 osób. W 1485 roku, uznając, że jego kazania nie gromadzą wiernych, poprosił o przeniesienie do oddalonego 50 km od Florencji San Gimignano. Tam po raz pierwszy poruszył temat nadchodzącej apokalipsy, co przysporzyło mu większe liczby słuchaczy. Dzięki temu przez następnych 5 lat jeździł po północnych miastach Półwyspu Apenińskiego. Wreszcie wygłosił kazanie, w którym przepowiedział, że miasto wspólnie śpią, kobiety będą odebrane mężom, a dziewice gwałcone. Słowem, że nadejdą dni mordów, krwi i ognia. Jego przepowiednie rozsławiły go na cały półwysep. W 1490 roku wrócił więc do Florencji jako znany profetysta. Zaczął wykładać filozofię na tamtejszym uniwersytecie. Natomiast jego kazania stały się ostrzejsze i popularniejsze. W swoich przemowach oprócz roztaczania wizji apokalipsy zaczął atakować Lorenzo Mediciego. Z początku zarzuty nie zrobiły na Il Magnifico większego wrażenia, to też dominikanin nie został zdjęty z ambony. Savonarola został na listu 491 roku przeorem klasztoru San Marco. Zgodnie ze zwyczajem nowy przeor powinien udać się na audiencję do Pałacu Medyceuszy, ponieważ byli oni protektorami klasztoru. Savonarola nie uczynił tego, jeszcze bardziej dystansując się od rządzącego rodu. Wawrzyńcy odwiedził dopiero w kwietniu 1492 roku, gdy władca Florencji umierał. Zwolennicy zakonnika twierdzili, że przepowiedział rychłą śmierć Il Magnifico, który będąc już w stanie agonalnym miał prosić Savonarola o przebaczenie. Dominikanin oskarżał Lorenzo o zdemoralizowanie mieszkańców Florencji. Nie podobały mu się karnawały, przepych w pałacach, rozrzutnie życie bogatszych, ozdobnie stroje i obyczaje seksualne. To dobrze. Po śmierci Wawrzyńca Wspaniałego pozycja Savonaroli umocniła się. W czasie wygłaszania kazań opowiadał o swoich proroczych snach i rozmowach z Bogiem. W latach 492-93 jeździł ze swoimi kazaniami po Wenecji, Pizie i w Bolonii. Podczas przemówień porównywał Rzym do Babilonu. Papieża i duchownych uważał za winnych upadku moralnego wiernych. Zarzucał im przepych, rozpustę, symonię, nepotyzm i zatracanie koncepcji chrześcijaństwa z pierwszych wieków jego istnienia. Symonię, czyli sprzedawanie urzędów za pieniądze. Cytat. W pierwszych wiekach kościoła kielichy były z drewna, a prałaty ze złota. Dziś kościół ma kielichy ze złota, a prałatów z drzewa.
prowadził ascetyczny tryb życia i wymagał tego od innych. Oprócz działalności duchowej zakonnik chciał działać administracyjnie i politycznie. Po pierwsze, zreformował obyczaje w klasztorze. Asiu, możesz przeczytać to na kartę. Że odtąd zakonnicy obowiązani byli nosić i tak dalej. To znaczy, wiecie, to mi się to kojarzy trochę tak jak ksiądz Natanek jest. Taki trochę fanatyczny. Nie wiem, czy znacie księdza Natanka. No tam też... słychać o nim było. No, tak właśnie tak mi się też tak kojarzy. No. Taki fanatyczny troszeczkę takie. Dobrze, to ja czytam. Gosia, tak? Chcesz no, bo właśnie mi się tak, ja nie lubię takich rzeczy, gdzie tam straszą jakimiś katastrofami, takimi rzeczami różnymi. Tak jak tutaj Gabryś mówi, że on takie kazania głosił. No, dobrze, będę czytał dalej. Odtąd zakonnicy obowiązani byli nosić bardzo skromne ubiory. Nie wolno było im posiadać ani bogato zdobionych miniatur, ani złotych czy srebrnych krzyży, a cele musiały być pozbawione wszelkich zbędnych przedmiotów służących tylko wygodzie. Aby bracia nie przyzwyczajali się zanadto do przedmiotów doczesnych, nakazywał również częste zmiany cel, ubiorów i książek. Odtąd tylko praca, a nie jałmużna wiernych miała być podstawą utrzymania klasztoru. Z myślą o przyszłym krzewieniu chrześcijaństwa na ziemiach opanowanych chwilowo przez niewiernych, wprowadził dla zakonników obowiązkową naukę nie tylko greckiego, ale i języków wschodnich, takich jak turecki, hebrajski i chaldejski. Jego kolejnym przedsięwzięciem był plan odłączenia klasztoru San Marco od kongregacji mediolańskiej. Po licznych namowach udało mu się to wyprosić o to papieża. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeskoczę trochę. Akapit wojna z papieżem. Po wypędzeniu Mediceuszy i odejściu francuskich wojsk, mieszkańcy Florencji musieli zdecydować o ustroju miasta. Niektórzy opowiadali się za Savonarolą jako jedynym przywódcą, ale większość optowała za oligarchią na wzór wenecki. Powołano więc wielką radę, ale nie chciano dożyć. Zakonnik nie pełnił żadnej oficjalnej funkcji, ale miał przemożny wpływ na politykę i w praktyce rządził miastem. Za jego namową zakazano zwoływania parlamentu. W społeczeństwie florenckim nastąpił podział na trzy obozy. Pierwszy to zwolennicy Savonaroli, tak zwany Piagnoni, składający się głównie z biednego ludu, prostych rzemieślników i starych rodzin wygnanych przez Medyceuszy. Drudzy wciąż popierali Medici i namawiali Piotra do powrotu. A ostatnią grupę stanowili tak zwani Araby Biatni, czyli wściekli. Nie chcieli ani powrotu Medyceuszy, ani rządów profrancuskiego mnicha. Miasto zmieniło się nie do poznania. Gerard Noel tak to opisuje. Wygląd miasta całkiem się zmienił. Kobiety, odrzuciwszy klejnoty i kosztowność, ubierały się prosto i skromnie. Rozpustni młodzi Florentyńczycy przemienili się, jak gdyby za sprawą czarów, w poważnych, pobożnych mężczyzn. Miejsce zapustnych pieści Lorenza zajęły pobożne hymny. Mieszkańcy miasta spędzali wolny czas w swych warsztatach na lekturze Biblii lub dzieł Savonaroli. Wszyscy często się modlili, gromadząc się tłumnie w kościołach i szczodrze obdarzając ubogich. A co najważniejsze, wyrzuty sumienia zmusiły bankierów i kupców, żeby zwrócili nieuczciwie zdobyte zyski, sięgające kwoty wielu tysięcy florenów. Wszyscy ludzie oniemieli ze zdumienia na tak wyjątkową i niemal cudowną przemianę. I tu koniec cytatu. Bardzo ciekawe, nie? To trochę jak te Jasminiwa. Z drugiej strony... W poprzednich źródłach tego nie było. No. Dziwić się, że go ekskomunikowali? No. No taki kontrowersyjny. Tak powiem, no przynajmniej taka zewnętrzna przemiana miała miejsce. Taka, widać, że ta reforma tam miała być. Ale szczególnie od strony właśnie tej moralnej i tak dalej. Tylko, że ja to było chyba bardziej ze strachu tych ludzi, jak się nasłuchali takich no kazań. Właśnie. Nie z wewnętrznego, nie, z nie od środka, tylko bardziej ze strachu, z lęku. To chyba nie o to chodzi, mi się wydaje.
takim prawdziwym nawróceniu. Teoretycznie powinno chodzić o to, żeby to była wewnętrzna przemiana z powodów takich, że chcemy się zmienić, bo faktycznie punktowaliśmy. No. Ale w praktyce to bywa różnie, że tak powiem. No, ale to tak ja to odbieram, że to aż tak za bardzo, aż fanatycznie to było. Bo klasztoru tam jakieś zwyczaje pozmieniano, tak? No. Nie wiem, takie znaczy, mieszane ja uczucia to... mam do tego. No. Dobra, by... Znaczy, ja no. myślę, że to że w tych klasztorach zmieniał, nakazał tą skromność i takie ascetyczne życie, to najlepszą rzecz zrobił, jaką mógł zrobić, bo to byli mnisi, którzy tutaj w odświętnych strojach ukazywali się społeczeństwu, a społeczeństwo wiedziało o tym, że w gruncie rzeczy tam w pełni rozpustne życie prowadzą i tak dalej, więc on do tego no, jakby uwiarygadniał to, że słuchajcie, no, musicie pokazać, że jesteście tacy, jakimi się pokazujecie temu społeczeństwu, a nie chcecie się pokazać kimś innym niż faktycznie jesteście. I moim zdaniem to bardzo dobrą reformę zrobił. No z tym, że w tym wszystkim, jak to mówię, no, jak człowiek świecki bierze się za klasyfikowanie i opisywanie dzieł ludzi wierzących, biblijnych, reformatorów, to wychodzi z tego nieszczęście. Dlatego, że on nie jest w stanie uwierzyć w szczerość intencji niektórych działań tych reformatorów. To jest tak jak bratu Russellowi się przypisuje, no, a to, że był no, czym... Albo tą cudowną pszenicę rzekomo, nie? Że on tam chciał... No tak, cudowną pszenicę, ale że był masonem tam, jakiś tam, czy szefem masonerii, tak, mhm. na którymś tam stopniu wtajemniczenia i tak dalej, i tak dalej. I to ludzie łykają jak no, tak no także no to wszystko jest do odkłamania jeszcze. To znaczy ja wierzę, że kiedy jeśli Królestwo Boże zostanie założone, ta historia zostanie oczyszczona z tych przede wszystkim z tej stałej skorupy kłamstwa. Ale no tak to rzeczywiście, no w tym opisie, który tutaj Gabi czytał z tych różnych źródeł, no jest cała masa dziwactw różnych, co z kolei wewnętrznie się z sobą kłóci. Bo człowiek, mhm. który byłby takim dziwakiem, nie pociągnąłby za sobą tysięcy szczerych ludzi. Popatrzmy na Lutra. Czym on pociągnął za sobą ludzi? Szczerą wiarą. Popatrzmy na Husa. A czym on pociągnął za sobą? No właśnie szczerą wiarą. Czyli człowiek, który byłby nawiedzony, tak jak tutaj było wspomniane, i opierałby się na jakichś banialukach, na pewno nie pociągnąłby za sobą, mógłby pociągnąć za sobą jakąś garstkę, ale nie społeczeństwo. Społeczeństwo było zgłodniałe tej szczerości, takiego odbogacenia tych instytucji kościelnych. A on to właśnie robił, że macie żyć życiem prostym. No i sam Luther mówił, że to jego prekursor w
właśnie. Tak, tak, tak. No, czyli, że Luter nie powoływałby się, a zwłaszcza, że on żył niedługo po nim. On, Luter w 1517 tą te tezy przybił do drzwi, no a ten w 1498 został spalony, więc tam 19 lat różnicy między jednym wydarzeniem a drugim, to tam jeszcze nie, no, ta jego postać nie obrosła jakimiś banialukami i gdyby ten rzeczywiście był jakimś fanatykiem, to Luter by się nie powoływał na niego. No tak sobie wyobrażam, no dziękuję. No dobrze, to czytam dalej, bo jest troszeczkę więcej tutaj znowu. W maju 1495 roku Karol VIII musiał opuścić Neapol i wracać do Francji, ponieważ włoskie państwa oprócz Florencji zawiązały przeciwko niemu Ligę Świętą. Karol nie obalił Aleksandra VI i nie zreformował kościoła, co było ciosem dla Savonaroli. W czerwcu dwukrotnie spotkał się z francuskim królem. Jednakże Karol nie chciał go słuchać, ponieważ ważniejszy był bezpieczny powrót do Francji niż reforma kościoła. Dla Karola oczywiście. We Florencji zwolennicy zakonnika uważali, że dzięki jego dyplomacji obce wojska tym razem przeszły obok miasta. Gdy Francuzi opuścili Półwysep Apeniński, Savonarola postanowił sam walczyć z papieżem. Aleksander VI z początku próbował załagodzić sytuację. 21 lipca 1495 roku wydał brewę, w którym zapraszał zakonnika do Rzymu. Jednak Dominikany odmówił, argumentując, że jest chory oraz że ma wielu wrogów, którzy po drodze chętnie poczęstowaliby go trucizną. 8 września papież wysłał kolejne brewę, ale tym razem nie do Savonaroli, ale do niechętnych Dominikaninowi zakonników Santa Croce. Czyli widać, jakie to było, że tak powiem, jego szczerość z jego strony, nie? Tak. W piśmie tym Aleksander zagroził, że jeżeli Savonarola nie przestanie atakować kościół, nie papieża, tylko kościół, to znów przyłączy Florencję do kapituły lombardzkiej. Chodziło oczywiście o pozbycie się Savonaroli z Florencji. Nie byłby już generalnym wikariuszem. Dominikanie, wyczuwając zagrożenie, nie wygłaszał kazań przez cały adwent 1495 roku. Przebywając w klasztorze, doszedł do wniosku, że chcąc prowadzić nowe reformy, musi nauczać dzieci. Dzieciaki oprócz uczęszczania na kazania chodziły po ulicach i wymuszały na przechodniach datki dla biednych. Utworzył z nich nawet bojówkę. Cytowany już Adam Ostrowski tak to przedstawia. Znaczy się, to są takie słowa, nie, że uczynić z nich bojówkę. Ale jak to tam było, to jest zupełnie... No, nie wiadomo do końca. W tych poprzednich to było, że się zorganizowało takie po prostu te rzeczy. A tutaj uczynił sobie bojówkę, nie? To tak jak z tych, którzy bronią kraju przed najazdem jak się komuś ktoś nie podoba, no to się go teraz nazywa terrorystą, nie? Bo to wygodne. To tam wystarczy powiedzieć, że sobie bojówkę zrobił, o proszę, to już... Sekunda. Tak to opisuję. Cytat. Każda dzielnica miała swojego dowódcę i jego 4 doradców. Chłopcy otrzymali różne funkcje. Byli więc pacyfikatorzy, pasquieri, tak jakby oficerowie pokoju dbający o porządek w kościele i na ulicach. Byli korektorzy, korektori. Sędziowie mający prawo barterskiego karania, jałmużnicy, limonisieri, zbierający datki dla biednych. Lustratorzy dbali o czystość krzyży i innych przedmiotów kultu. No i byli wreszcie najgroźniejsi inkwizytorzy. Ci ostatni kontrolowali całe miasto, szukając bluźnierców, ludzi grających w karty lub w kości, a także kobiet i dziewcząt, ich zdaniem nieskromnie ubranych. Ci młodzi inkwizytorzy pełnili swoje funkcje nie tylko na ulicach, ale często penetrowali domy prywatne, skąd zabierali karty, szachy, kości do gry, harfy, lutnie, perfumy, zwierciadła, maski karnawałowe, poezję oraz inne rzekomo zgubne przedmioty. Koniec cytatu. W lutym 1496 roku Savonarola znów podjął się wygłaszania kazań na temat papieża i duchowieństwa. Twierdził, że przemawia w imieniu Boga. Aleksander VI, aby uciszyć dominikanina, zaproponował mu godność kardynalską, ale zakonnik odmówił.
I to jest mój komentarz i bardzo słusznie. Nie dał się przekupić. Sytuacja była coraz bardziej napięta, nie tylko w relacji Savonarola papież. Pod koniec 1496 roku warunki życia we Florencji były ciężkie. Letnia susza zmusiła chłopów do żebrania w mieście. Wojna ze zbuntowaną Pizą się przeciągała. Liga Święta coraz bardziej naciskała seniorię, aby ta zmieniła swoją pro-francuską politykę. Prawie nikt nie chciał handlować z Florencją. 7 listopada papież wydał kolejną brewię, w którym złączył kongregację toskańską z rzymską, usuwając tym samym Savonarolę z funkcji wikariusza generalnego. Zakonnik uznał to za niezgodne z konstytucją zakonu i odmówił połączenia z Rzymem. 7 lutego 1497 roku zapłonął we Florencji pierwszy stos próżności. Cytat. Wielki tłum, śpiewając religijne pieśni, doszedł do pałacu Signori, gdzie była przygotowana piramida o podstawie 120, a wysokości 30 łokci. Liczyła ona 7 stopni, tyle ile jest grzechów głównych. U dołu leżały maski karnawałowe, sztuczne brody, błazyńskie przebrania i inne tego rodzaju przedmioty. Wyżej książki poetów łacińskich i włoskich, następnie kobiece ozdoby i przybory toaletowe, pomady, perfumy, zwierciadła, welony, różnego rodzaju instrumenty muzyczne, szachy i karty. Wreszcie na 2 najwyższych piętrach obrazy, portrety pięknych kobiet i inne dzieła sztuki, które zdaniem Savonaroli obrażały moralność. Koniec cytatu. Jednak w 1497 roku Savonarola miał coraz więcej przeciwników. Sytuacja w Florencji coraz bardziej się pogarszała. Wszechobecny był głód po zeszłorocznej suszy. Miasto zostało osamotnione wobec Ligi Świętej. Obieralne władze seniori zaczęły być nieprzychylne zakonnikowi. W maju Savonarola otrzymał zakaz wygłaszania kazań. Mimo to dominikanin wygłosił kazanie, w trakcie którego doszło do zamieszek jego zwolenników z przeciwnikami. Papież w końcu miał dość nieposłusznego mnicha i 13 maja ekskomunikował go, zarzucając mu, że nie stawił się na papieskie wezwanie w Rzymie, że głosi niebezpieczne i fałszywe doktryny oraz że odmówił przyłączenia klasztoru San Marco do nowej kongregacji toskańsko-rzymskiej. Savonarola nie uznał ekskomuniki, ponieważ nie uznawał Aleksandra VI za papieża. Anatema natomiast ucieszyła zagorzałych przeciwników zakonnika. Lato tego roku upłynęło pod znakiem zarazy i dominikanin przebywał cały czas w klasztorze. Dopiero w październiku napisał list do papieża, w którym prosił o przebaczenie, ale nie było już odpowiedzi z Rzymu. Mimo że był ekskomunikowany, odprawił mszę w Boże Narodzenie, a w 1498 roku powrócił do wygłaszania kazań. W związku z tym papież wysłał do seniori brewę 26 lutego 1998 roku, w którym nakazuje uwięzić mnicha i przetransportować do Rzymu pod groźbą interdyktu dla Florencji. Dzień później zapłonął kolejny stos próżności. Spalono dzieła Petrarki, Boccaccia i Botticelliego. Aleksander VI zagroził seniori nie tylko interdyktem, ale też zagrabieniem florenckich majątków na terenie państwa kościelnego. Taka groźba niosła za sobą poważne konsekwencje. Dlatego władze miasta musiały w końcu zareagować. 17 marca 1498 roku Savonarola otrzymał dożywotni zakaz wygłaszania kazań we Florencji. Tym razem posłuchał i zamknął się w klasztorze. Zaczął przygotowywać projekt zwołania Soboru Powszechnego, który miał obalić po obecnego papieża. Zakonnik powysyłał listy do europejskich władców, ale jeden z nich przechwycili szpiezy Ludovico Sforzy i przekazali papieżowi. To przesądziło o losie dominikanina. Aleksander z całą stanowczością żądał wydania w ręce rzymskiej kurii. Kolejnym ciosem dla Savonaroli była śmierć Karola VIII, z którym wciąż wiązał nadzieję na reformę kościoła. Kiedy wydawało się, że Savonarola jest na równi pochyłej, pewien franciszkanin Francesco di Puglia zaproponował, żeby dominikanin poddał się próbie ognia i udowodnił wszystkim, że jego wizje pochodzą od samego Boga. I to jest ciekawe, nie? Bo teraz tych źródeł, które żeśmy czytali poprzednio, to był jego rywal, czyli ktoś, kto go chciał zwalczyć. A tutaj niby jest, że ktoś mu zaproponował, że jego pomocnik. Signoria przystała na ten pomysł i wyznaczyła dzień próby na 7 kwietnia. W tym dniu doszło do przepychanych na pralce wież seniory i rozpętała się burza. Savonarola nie podszedł do próby, więc tłum zaczął go wyzywać. Straż seniori odeskortowała go do klasztoru. Mnich całkowicie stracił poparcie florentyjczyków. Dzień później władze miasta uznały, że zakonnik powinien opuścić miasto w ciągu 12 godzin. Jednakże Savonarola nie mógł tego uczynić, ponieważ klasztor San Marco oblegali jego przeciwnicy. Strażnicy seniori ponownie odeskortowali mnicha, tym razem na przesłuchanie do Palazzo Vecchio. Po drodze mieszkańcy Florencji wyszydzali zakonnika, opluwali i obrzucali kamieniami.
tutaj mój komentarz, coś jak Pana Jezusa na drodze krzyżowej. Trącono go do więzienia, pytając tylko, czy jego przepowiednie pochodzą od Boga. Kiedy potwierdził, władze miasta nie miały już wątpliwości. Jakbyśmy czytali o Panu Jezusie, nie? Jednakże do skazania potrzebne było przyznanie się do winy na piśmie. Signore rozpoczęła serię przesłuchań i tortur. Kiedy papież dowiedział się o aresztowaniu Dominikanina, nakazał przetransportowanie go do Rzymu. Florenckie władze odmówiły, stwierdzając, że Savonarola został ekskomunikowany i będzie sądzony jako osoba świecka. W końcu 22 maja przyznał się do winy. Wyrok wykonano dzień później. Najpierw został powieszony, później spalono, a resztki rzucono do Arny, żebyś nie stały się relikwiami dla jego niezwykłych zwolenników. Można się zastanawiać, jaką rolę odegrał Savonarola w dziejach Florencji i Kościoła. Z pewnością chciał naprawić postępujące zepsucie wśród duchownych. Zwalczał rozpustę, przepych, symonię, nepotyzm, sodomię i wiele innych zachowań, których duchowni powinni unikać. Jednak swoją wizję obyczajowości przeniósł również na zwykłych obywateli, co skończyło się paleniem dzieł sztuki. Ciężko chyba jednoznacznie stwierdzić, czy był szaleńcem, czy reformatorem. Jego zwolennicy prawdopodobnie dostrzegli w tym szaleńską metodę. No także tutaj koniec tego artykułu. Jakie macie wrażenia po przeczytaniu tego artykułu? Wiesz, chodzi o, tak jak ja to rozumiem, to historia kołem się toczy, jak widać. Zepsucie, demoralizacja wychodziła od kościoła katolickiego, rzymskiego, jakiego tam to było dawniej. Ciągnie się to do tej pory, to zepsucie i ta demoralizacja. W każdym okresie, można by powiedzieć, znalazł się ktoś tak odważny, jak właśnie Wesley, Luther, czy Savonarola, który po prostu chciał pokazać to zło, które się z tego gniazda wywodzi. I ludzie, niby można powiedzieć, no lud ciemny, bo lud niewykształcony, nieuczony, lud ciemny, ale z drugiej strony ten lud miał uczucia, który nie widział, że rzeczywiście ten człowiek mówił o tym zepsuciu, które stamtąd wychodzi. Bo przecież oni byli, ten lud był gnębiony przez kościół, przez władze kościelne. Bo byli w mowie z różnymi tymi zarządcami, z tymi władcami, i to, ale oni byli przodownikami i przewodnikami w tych stadach, które po prostu gnębiło ten najbardziej ubogi lud, który nie miał dostępu praktycznie do niczego. I w taki to sposób, no, można by tak mniemać, że takim sposobem ci ludzie, ci reformatorzy wyszli, można powiedzieć, na jakiś piedestał taki moralny, gdzie ukazywali to, tą zgniznę, która trwa do dzisiaj w tych różnych denominacjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, dla mnie, ja odniosłem wrażenie, że to był członek kościoła i reformator. No a oczywiście tam całe warstwy na jego historię naleciały różne tam kłamstewek, kłamstw i fantazji ludzi świeckich. No, jak mówię, nieszczęściem jest, jak człowiek religijny jest opisywany przez ludzi świeckich. To z tego tylko nieszczęście może być. Bo, znaczy, no ale jak mówię, o tym nasz Pan mówił, że jeżeli, że nielicznie na cokolwiek innego, bo, ponieważ ja tak jestem potraktowany, no więc jeżeli chcecie być tacy jak ja, no to musicie się znosić to ja, a jeżeli chcecie coś innego, no to inaczej się za to zabierajcie, z tym, że wtedy nie przyznawajcie się, że jesteście moi. No i tak dalej. Ale uważam,
że to był człowiek, no, członek Kościoła, reformator, no, któremu tam przypisano różne dziwne rzeczy. Dziękuję. No dobrze, to jest... Moment. Proszę bardzo. Pani dobrze mówi, bo chodzi o to, ja może się pewnie jasno wyraziłam, chodziło mi też o to, że w jakimś stopniu na pewno był on odważny, żeby wobec takiej siły, jaką był Kościół, ten rządzący, jaką miał władzę, że on, można by powiedzieć, że on się rzucił w ten wir naprawiania jak szalony jakiś. Dlatego mogli z jednej strony lud, który uwierzył w to, co on głosił, bo mówił przekonująco bardzo, po prostu poszli za nim. Ale w chwili, że zaczęli widzieć to, jak władze kościelne, jak go traktują, jak po prostu to stosują wobec niego, to te władze kościelne mogły uznać, że no, szalony człowiek, bo na co on się porywa? Na walkę z papieżem? Na walkę z kościołem się porywa? I w taki sposób mogli, w taki sposób można to było ująć w tych tłumaczeniach na temat tego reformatora Savonarolego. W taki sposób, no tak mi się tak wydaje. Dziękuję. Niejednoznacznie. Dobrze, bo tak powiem, mam jeszcze jedno źródło, które jest takie dosyć jeszcze, ma zupełnie innego punktu widzenia podchodzi. Jeszcze chciałbym, żeby to jest to. To jest tak zwanej szkoły nawigatorów. Cokolwiek by to nie znaczyło. Szkoła nawigatorów. www.szkolanawigatorów.pl łamane przez Savonarola, /i/Francuzi. Chyba ci taki jest tytuł. Też kto wykreował Savonarolę? Czytanie różnych Wikipedii i tym podobnych narzędzi formatowania umysłów pokazuje, że właściwie z każdej historii, w której występują ludzie Kościoła, można zrobić opowieść antykatolicką. Życie Hieronima Savonaroli dało możliwość stworzenia co najmniej dwóch antykatolickich opowieści. Według jednej z nich, tej bardziej rozpowszechnionej, Savonarola to ponury, ascetyczny dominikański kaznodzieja, używając populistycznych argumentów zdobywa władzę w Nowych Atenach, 15-wiecznej Florencji rządzonej dotychczas przez Medyceuszy. Wtrąca się w życie prywatne ludzi, udaje proroka, nakazuje palenie przedmiotów zbytku i dzieł sztuki. Zabobon, który Savonarola wykorzystywał, obraca się w końcu przeciwko niemu, bo kiedy lud nie zobaczył oczekiwanego cudu, zwrócił się przeciwko Savonaroli, który został powieszony, a następnie jego ciało spalono na stosie. Morał z opowieści jest taki. Popatrzcie, co się stanie, jeśli duchowni katolicy będą się wtrącać do spraw świeckich. Druga antykatolicka opowieść o Savonaroli jest autorstwa Marcina Lutra. Jest to opowieść o zakonniku, znającym dogłębnie Pismo Święte, który nie mogąc znieść zepsucia kościoła, zaczął głosić nadchodzącą apokalipsę. Według Lutra Savonarola w swoim nauczaniu zawarł wiele trafnych spostrzeżeń, między innymi na temat usprawiedliwienia przez wiarę. Atakował niegodziwego papieża Aleksandra VI Borgię i padł ofiarą jego zemsty. Wniosek jest taki, że Savonarola był kimś w rodzaju następcy Jana Husa i poprzednikiem samego Lutra. Bardzo ciekawe słowa, prawda? Kontynuuję. Jak pisze włoski autor Stefano Dell'Anglio, pogląd Lutra o tym, że Savonarola był protoplastą reformacji, protestanci przyjęli dość bezkrytycznie. Savonarola został nawet świętym kościoła anglikańskiego. Na nic zdały się polemiki publicystów katolickich. Ci ostatni udowadniali, że nauczanie Savonaroli mieściło się w ramach katolickiej ortodoksji, że Savonarola nie walczył z instytucją papieństwa, ale z konkretnym papieżem, którego uważa za występnego. Być może, gdyby nie to nieposłuszeństwo papieżowi, Savonarola zostałby już zaliczony w poczet błogosławionych. Jego beatyfikacji sprzeciwia się między innymi zakon jezuitów. Dlaczego Savonarola rządził we Florencji, chociaż nie sprawował żadnego ważnego urzędu świeckiego? Powody były różne. To nie tylko biegłość w populistycznych zagrywkach dała mu władzę.
Savonarola pochodził z Ferrary. Jako dominikański kaznodzieja przenosił się z miejsca na miejsce. W 1483 roku trafił do Florencji, ale jego kazania w kościele świętego Wawrzyńca nie cieszyły się popularnością. Dopiero w następnych latach, działając w mniejszych miastach, zdobył sobie renomę wybitnego mówcy ostrzegającego zepsuty świat przed apokalipsą. W 1490 roku humanista Pico della Mirandola naciskał rządzącego Florencją Wawrzyńca Medyceusza, żeby sprowadził Hieronima Savonarole do miasta i rzeczywiście tak się stało. Wikipedia pisze, że Pico podzielał pogląd Savonaroli o konieczności moralnej odnowy kościoła. Nie wykluczam, że rzeczywiście tak było, ale Pico della Mirandola mógł też działać w interesie pewnego potężnego władcy. Był nim król Francji Karol VIII, człowiek nędznej postury, ale z wielkimi ambicjami. Pico della Mirandola, młody, ale już bardzo sławny filozof, pochodził z tych samych stron co Savonarola. Miasteczko Mirandola, którym rodzina filozofa Pico rządziła niczym udzielnym księstwem, dzieli od Ferrary około 50 km. Trudno stwierdzić, kiedy Pico poznał Savonarolę, ale wiadomo, że w 1485 roku filozof wyjechał do Paryża, gdzie studiował filozofię na Sorbonie. Sądzę, że za wyniesieniem Savonaroli do władzy stał właśnie Pico della Mirandola, chociaż nie dożył on finału swoich starań, ale nie uprzedzajmy wypadków. Aż jakbyś mogły kontynuować od akapitu czytelnicy Szkoły Nawigatorów. Ja przepraszam, ale mam wrażenie, że szkoda czasu na to. Że to jest taka pulpa polityczna tych nowopolitycznych no wszechwiedzących. To znaczy ten, ja mam z tego opisu, to czy pisałeś, to ja mam takie wrażenie, że to był taki reformator, on był bardziej skoncentrowany na sprawach moralności w kościele niż na prawdzie biblijnej. On właściwie tam no, ogłaszał tą doktrynę katolicką dalej, ale krytykował właśnie moralność kościoła. To pies szczerze. No tak, to co najbardziej rzucało się w oczy, że Biblia, że Jezus nauczał ten rozdźwięk między naukami Jezusa a praktyką kościelną. No to najbardziej rzucało się w oczy. No, on nie był człowiekiem od doktryny, tylko był raczej od moralności. Tutaj się z tobą zupełnie zgadzam. Dobrze, to rzeczywiście może, bo tutaj dalej to są też dalej takie dumania polityczne, co to, skąd to i tak dalej, skąd się wzięło i które stronnictwo na tym korzystało. Ale jest jeszcze tutaj dwa zdania, które są moim zdaniem ciekawe. Że 3,5 roku rządów Savonaroli, które nastąpiły po odejściu Francuzów, nazywa się okresem rządów republikańskich. Tymczasem formalnie nie było to zgodnie z prawdą. Florencja miała króla, którym ogłoszono Jezusa Chrystusa. No i to wydaje mi się, że tutaj dotąd chciałem doczytać. No tutaj, kto więcej tam jest zainteresowany, to sobie można poczytać. Ale w każdym razie mamy teraz 4 źródła z zupełnie różnych punktów widzenia, mam takie wrażenie. No i troszeczkę więcej na jego temat wiemy i jego biografię, kim w ogóle był. Mamy troszkę więcej takiego zdania. Na pewno dużo zamieszania w tym wszystkim jest, bo takich świateł rzucających, tam więcej cieni jest niż światła w tych opisach, nie? No, dlatego, że tak ono jest. No, no, opisy są zawsze tendencyjne, a zwłaszcza opisy ludzi, którzy chcą się przebić ze swoim opisem, no więc no musi być tendencyjne i musi być takie wiarygodne dla przeciętnego człowieka. Co to jest wiarygodne dla przeciętnego człowieka, jeżeli tym człowiekiem, który jest opisany, jest członek kościoła? To nie jest przeciętnym człowiekiem i dlatego jego przeciętny człowiek nie jest w stanie pojąć. I to jest, od tego należałoby zacząć. Dlatego jemu trzeba przypisać jakieś motywy, jakieś relacje, które prawdopodobnie w ogóle nie istniały, no ale no, taki jest świat, no. Taki ma sposób rozumowania.
Mam przecież przykład pastora Russella, któremu się przypisuje rzeczy, które dokładnie w ogóle niezgodne, tak, niezgodne z prawdą. Tam. No. Dokładnie, a kogo prawda interesuje? Interesuje ludzi motywy, które oni rozumieją. No, ale przecież pisze na się w życiu kierują. Na Wikipedii pisze, że i wszyscy tak myślą, że pastor Russell był założycielem Świadków Jehowy. To wcale nie jest prawda przecież. No, no nie jest prawda, bo kiedy powstawała organizacja Świadków Jehowy, to brat Russell już nie żył od blisko 20 lat. No, no właśnie. Więc, Małgosiu, ja przyznaję pastorze, że też tak kiedyś myślałam. No, bardzo no. Źle, ale prostowałam się, że to jest nieprawda. Ale i to tak jest najważniejsze, każdym... że siostra potrafi właśnie odrzucić kłamstwo, tak? Po prostu ja dojrzałam to, co rzeczywiście głosi Słowo Boże. Ja się na tym przekonałam. I każdy jeden, który mi zarzuca, bo jeszcze mi się trafiają takie rozmowy, który mi zarzuca, że brat Russell, że jest założycielem organizacji, po prostu we mnie się gotuje i no, powinnam być troszeczkę bardziej uspokojona w rozmowie, ale nie potrafię. Bo nie potrafię pogodzić się z kłamstwami, które kiedyś sama uwierzyłam. Ale po tym, jak zaczęłam właśnie poznawać naprawdę prawdziwą prawdę, to po prostu mnie to już rzuca. I zawsze każdemu proponuję, załatwię ci boski plan wieku. Będziesz może czytać, będziesz może rozumieć lepiej, tylko chci. Nie, bo to napisał Rachel i koniec. Nie ma to, żeby się przekonać do tego. Sieć fizycja, jak nie to idź do strony i czekaj na koniec świata. A świarka Świadków Jehowy weźmie albo zatopi, albo cię przez drugą wyrzuci. Dziękuję. No, ale też ja też myślałam wcześniej błędnie na niektóre sprawy. Teraz dopiero wszystko wychodzi, to i jak? No. Na przykład jak chrześcijanie myślą, że tam ten o piekle i tak dalej, a to już wcale tego nie ma, nie? Ale najważniejsze, że mamy otwarty umysł, żeby zmienić, żeby poznać prawdę, prawda? No tak, zwłaszcza takie opisy, jak tutaj o tym Savonaroli, że tam widać, tam się czuje normalnie, że to opisywali ludzie, którzy chcieli z tym opisem dojść do innych ludzi, którzy mają motywację przeciętnego człowieka, przeciętnego zjadacza chleba. I co taki przeciętny zjadacz chleba może myśleć o motywacjach członka Kościoła Chrystusowego? Ano może myśleć to, co sam myśli, czyli odbiera swoimi... Że ma samolubne motywy jakieś. Dokładnie tak, tak. To trzeba mu podać takie samolubne motywy, żeby on był w stanie w to uwierzyć. O, i on jak to zobaczy, to już będzie dla niego przekonywujące. Tak, 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 tak. No, no cóż, no. No jeżeli... Ale w każdym razie no, ja już tyle rzeczy się różnych zaczytałem na bzdur na różne tematy, że już jestem czasami aż przewrażliwiony na te opisy. Jak czuję, że coś jest tak tendencyjnie pisane, to nie ma serca, żeby to skończyć, tylko wyrzucam to, mówię, to szkoda czasu na czytanie tego, bo tak. To ktoś za mądry tak. Pisał. Ja też miałam takie często wrażenie, że niektóre informacje w prasie czy jakieś opisy historii są manipulowane pod autora, pod poglądy danego autora. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I on tam kombinuje pod przeciętnego czytelnika, no bo
bo wyobraża sobie tego przeciętnego człowieka, że on ma tam taki przeciętny bardzo umysł i on, jak mu się poda taką, a taką recepturę, to on to wtedy łyknie, no i mój artykuł nagle stanie się poczytny. Na przykład zauważyłam coś no takiego, że zauważyłam coś takiego, że na przykład jest jakiś sensacyjny tytuł w gazecie, klikasz w niego i zaczynasz czytać, ale tak i widać, że ktoś przesadzony było, żeby przyciągnąć czytelnika, nie? Tak, tak. Tytuł sensacyjny, tylko że w treści nie ma sensacji. No właśnie. Oj, tak. Bardzo często. Ale w każdym razie to, co jeszcze warto zauważyć moim osobistym zdaniem, to jest to, że sam Luther uważał go za swojego prekursora, szczególnie właśnie tej doktryny o usprawiedliwieniu wiary. Mm-hmm. To dla mnie to jest naprawdę poważny dowód na to, że to był człowiek, członek Kościoła. Znaczy poważny argument za tym, dlatego że Luther żył dosłownie krótko po nim. W tym czasie, kiedy on był palony, to Luther już żył. Więc to z tym, że jeszcze wtedy nie był na tyle ukształtowany w swoich poglądach, jeszcze mu brakowało trochę szlików, ale miał szansę zetknąć się z nim oko w oko na to. No może nie koniec. Bo Luther żył w 1483 roku, no to jak ten umierał, no to był małym chłopcem. I w innym kraju mieszkał, więc raczej ciężko to było. To prawda, no tylko że jak mówię, no że teoretycznie miał szansę się z nim spotkać oko w oko. No to prawda, różnica wieków jeszcze była, ale no w każdym razie jakieś na pewno spotkał. Jakieś skorupy kłamstwa na jego temat jeszcze nie zdążyły narosnąć tak jak do dzisiejszego czasu, nie? Że tam poszczególne frakcje coraz mądrzejszych, coraz nowsze motywacje, nowszych motywacji się dopatrują w jego działaniach. No to znowuż tutaj jest taki, mamy przykład z Biblią, że po prostu z biegiem czasu są jakieś przekształcenia i tak samo w tych innych historiach też tak jest z dawnych czasów. Mm-hmm. Tak. Dobrze, jak to się nazywa, przedłużyliśmy dosyć znacznie, ale wydaje się, no ciekawa ta postać i chcę, żebyśmy ją skończyli, to omawianie. No i następnym razem, za tydzień mniej więcej, no, zaczęlibyśmy o Marcinie Lutrze właśnie to nieco mówić. Więc na tym zakończymy.